Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na obiecany filmik o pielęgnacji moich paznokci. I tak na wstępie powiem, że moje paznokcie przechodziły różne okresy, ale w większości był to dobry czas dla nich, bo ja mam dość twardą płytkę paznokciową i naprawdę rzadko dzieje się coś złego, choć był taki okres w moim życiu, kiedy chorowałam i no oczywiście to miało także wpływ na moje paznokcie, ale ten czas jakby minął i ja ze stanu jakby swoich paznokci jestem bardzo zadowolona, choć wkładam jakby w ten dobry ich stan sporo czasu i energii, no niech tak będzie. Może nie czasu, nie energii, ale zwracam szczególną uwagę na to, żeby one po prostu były w dobrej kondycji, bo no dłonie i paznokcie to dla mnie wizytówka i ja naprawdę szczególną uwagę zwracam na tę część ciała, zwłaszcza u kobiet. Nie, u mężczyzn także. Zadbane dłonie to najważniejsza rzecz. Więc tak, jeśli chodzi o pielęgnację taką wodną, to ja co jakiś czas, nie za każdym razem, kiedy maluję paznokcie, moczę je, ale myślę, że tak dwa razy, trzy razy może w miesiącu moczę dłonie w ciepłej wodzie z dodatkiem takich tabletek, a one są dostępne w Douglasie, są musujące tabletki właśnie do stóp i do dłoni. One pięknie zmiękczają przed tą główną pielęgnacją nasze skórki, a także paznokcie i wtedy wszystko, co będzie następowało w kolejności, będzie po prostu łatwiejsze i delikatniejsze dla naszych paznokci. To nie muszą być takie tabletki. Ja je lubię i je mam i odrobinę wkładam do małej miseczki i rzeczywiście zmiękczają tą skórkę, zwłaszcza wokół paznokcia. To może być po prostu zwykłe mydło, najlepsze szare jest mydło, czy to moczenia stóp, czy dłoni. Następnie odsuwam skórki za pomocą takiego radełka w każdym Rossmanie, w każdym sklepie takim perfumeryjnym znajdziecie takie właśnie radełko, czy też kopytko, różnie to nazywają i ja odsuwam swoje skórki, odsuwam je po prostu, zdejmuję z płytki paznokcia i odsuwam, ale to też może być ten zwykły patyczek, który jest tu zakończony na ostro, a tutaj jest ścięty i to też jest fajna rzecz, może nawet bardziej delikatniejsza od tego metalowego. Ja takich patyczków mam bardzo dużo i sobie tutaj odsuwam te skórki. Kiedy te skórki są jakby zbyt widoczne, to ja przenigdy nie obcinam, ponieważ to się na moich dłoniach nie sprawdza. Jeśli chodzi o skórki, to się nie sprawdza, bo albo robią mi się później zadziory, albo po prostu gdzieś tam zajadę za bardzo i można sobie uszkodzić właśnie płytkę paznokciową, która później po iluś tam tygodniach, miesiącu może po prostu powodować, że paznokcie będą nam się łamać. Ja używam żelu z Sally Hansen, który rozpuszcza naszą skórkę. Trzymamy dosłownie kilka sekund, kilkanaście albo dziesiąt, nie wiem, tu jest napisane, ale już nie pamiętam. Chyba to jest 60 sekund, jeśli dobrze pamiętam, albo 30. Ja troszeczkę dłużej trzymam ten żel, niż tu jest napisane. Po prostu trzeba sobie tu przeczytać dokładnie. Nie jestem w stanie przeczytać, bo to jest tak drobno napisane. Za każdym razem, kiedy go nakładam, sprawdzam. I trzymam troszeczkę dłużej ten żel. I rzeczywiście tej skórki
po prostu nie ma, ona znika i to jest świetny specyfik. Co jeszcze robię? Jeśli chodzi o piłowanie, używam już od dawien dawna tylko tych dwóch pilniczków i jest to pilniczek z Inglota, a ja mam jeszcze jeden o taki ostrzejszy do stóp, do paznokci u stóp i mam pilniczek szklany. Uwielbiam, oba te pilniczki są bardzo delikatne dla moich paznokci i robią to, co mają robić. Mam jeszcze jakąś tam polerkę, ale rzadko tego używam. Jeśli chodzi o jeszcze o skórki, to fajnie w tej wodzie użyć sobie peelingu. To jakikolwiek peeling będzie i jeśli będziecie peelingować swoje dłonie, to też fajnie jest przetrzeć tym peelingiem właśnie tutaj płytkę paznokcia i wszystkie te skórki dookoła paznokcia i właśnie odpychając je spowodujemy, że one po prostu, te paznokcie dłużej będą ładne bez tej narastającej na nie skórki. Ale też może to być taka szczoteczka i ja zawsze sobie właśnie w ten sposób od paznokcia w stronę dłoni, w stronę palców przecieram właśnie w ten sposób i ona się, ta skórka pięknie odsuwa. Jeśli chodzi o pielęgnację, to po takim moczeniu, po takim wypiłowaniu, usunięciu skórek wcieram w paznokcie witaminę Capivit A plus E. Nie mam opakowania, ale w każdym bądź razie jest to Capivit A plus E, są to takie kapsułki i ja przekuwam igłą i wcieram bardzo dokładnie w paznokcie, w skórki, w całe palce, bo jedna kapsułka wystarcza prawie na całe dłonie, więc to sobie tak 2-3 razy w miesiącu wcieram właśnie, kiedy dokładnie zajmuję się swoimi paznokciami. Świetnie się to u mnie sprawdza i rzeczywiście czuję, że te paznokcie, palce, płytka, skórki, wszystko jest takie mięciusieńkie, takie no po prostu estetyczne. O czym jeszcze, żebym nie zapomniała, to jeszcze używam dwóch odżywek i to jest najczęściej 9 w jednym lub 8 w jednym. Ta 9 w jednym mi się skończyła, mam tą 8 w jednym i ona mi się sprawdza z Eveline oczywiście. Ona sprawdza się na moich paznokciach i ja ją używam non stop. Nie robię przerwy. Po prostu to też mi służy jako baza pod lakier. Bardzo delikatną warstwę nakładam i później po prostu nakładam na to lakier. Podobno dziewczyny robią sobie przerwy. Ja nie robię przerw. Naprawdę od wielu, wielu lat używam jej i nic mi się nie dzieje z moimi paznokciami i nie stosuję to jako kuracji, tylko dosłownie jako baza pod lakier. Może źle robię, no ale nic się nie dzieje złego, więc takie też moje i działanie, że jeśli się nic złego nie dzieje, to ja tego po prostu nie przerywam. I mam jeszcze od czasu do czasu używam zamiennie, jest to SOS dla kruchych i łamliwych paznokci. To mi się mniej sprawdza i także z Eveline. Nie wiem, może to po prostu tak jakoś na mnie działa, że ja wierzę w tą odżywkę 9 w 1, 8 w 1, czy tam 6 chyba jeszcze jest w 1 i tak jakoś ją trochę po macoszemu traktuję i będę musiała po prostu używać jej dłuższy czas i zobaczę, jak moje paznokcie bez tej odżywki będą sobie radzić z tą. Kiedy pomaluję paznokcie, to zawsze jeszcze na sam koniec odżywiam swoje skórki wokół multi odżywcza oliwka.
I po prostu wtedy, kiedy już wyschnie lakier i serżwit, maluję sobie tutaj wokół paznokcia tą oliwką, czekam, aż się wchłania, ona się nie wchłania tak do końca, a ja zawsze maluję paznokcie wieczorem na godzinę, czy też 2 godziny przed snem, kiedy już nic w domu nie robię, to maluję wtedy paznokcie i, no i pozostawiam jakby tą oliwkę do następnego dnia. I jeśli chodzi o zmywacze, bo to też jest bardzo ważne, jak wiadomo, że zmywacz też może nam szkodzić. Ja często gdzieś tam zbaczam, że tak powiem, z dobrej drogi, kuszę się na jakieś inne zmywacze. Wy mnie często ostrzegacie, żeby tego nie używać, bo później są fatalne skutki. Ja rzeczywiście myślę sobie, no dlaczego ja to robię, jeśli ten zmywacz mi się sprawdza i zawsze rewelacyjnie wpływa na, czy tam nie szkodzi moim paznokciom, a to jest znowu Sally Hansen. To było w takiej wersji kiedyś tam, a teraz jest jakby inne opakowanie. Troszeczkę jest mniej tego zmywacza. Fatalne jest to, że nie ma tutaj, że jest tu taka duża dziura. Chyba specjalnie tak producent robi, żeby się szybciej zużywało ten zmywacz. I rzeczywiście tak się dzieje, bo często przelewam na wacik tego zmywacza niepotrzebnie. No i są oczywiście różne wersje, różne kolory i tam mają mieć jakieś inne dobre wpływy na nasze paznokcie. A ja najczęściej kupuję właśnie ten różowy z witaminą B5. Także polecam Wam. On kosztuje chyba 22-23 zł, 200 ml. No także u mnie się sprawdził i nie będę już niczego innego kupowała. Także jeśli chodzi o pielęgnację moich paznokci, tak to wygląda, tak mi to wszystko dobrze służy, że wciąż i wciąż powracam do tej pielęgnacji. Jeśli mi się skończy odżywka, ja ją na nowo kupuję. Tak samo jest właśnie z pozostałymi tymi produktami. Ja Wam bardzo je serdecznie polecam. I jeśli chcecie mieć zadbane dłonie, no to trzeba nad wszystkim trzeba popracować. To nie ma, nic nie ma tak już na pstryknięcie i już jest super. To nie, to by były tylko czary. Także no to wszystko chyba, o czym chciałam Wam opowiedzieć, jeśli chodzi o ten temat. I bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Cześć!